Coraz częściej do łask powraca uprawa starych odmian drzew owocowych, bardziej odpornych na choroby i szkodniki. Ich główną zaletą jest możliwość uzyskania z własnej działki zdrowych owoców bez użycia sztucznych nawozów. To wszystko wpisuje się w obecny trend odwrotu ku ekologii i naturalnym metodom uprawy. Liczne zalety starych odmian drzew owocowych powodują, że warto rozważyć powrót do ich uprawy na działkach i w ogrodach przydomowych. Najlepiej to zrobić razem z Zieloną Oazą. W pierwszej dekadzie października w centrach Zielona Oaza pojawił się bardzo szeroki wybór materiału roślinnego owocowego z gołym korzeniem. Wśród nich, tak jak wcześniej wspominaliśmy, na szczególną uwagę zasługują te stare, polskie, cenione odmiany drzew i krzewów owocowych. Czym różnią się one od tych nowych, świeżo wynalezionych? Tym, że są bardzo odporne, jeżeli chodzi o różnego rodzaju choroby grzybowe. I tak w przypadku jabłoni charakteryzują się wysoką odpornością na parcha jabłoni, w przypadku grusz jest to wysoka odporność, jeżeli chodzi o rdze gruszy, w przypadku drzew pestkowych to wysoka odporność, jeżeli chodzi o drobne plamistości drzew pestkowych. Charakteryzują się również one wysoką mrozoodpornością. Na szczególną uwagę wśród tych starych, cenionych odmian w przypadku jabłoni zasługują wśród odmian letnich odmiana złota oliwka, czyli popularna papierówka. Z odmian jesiennych w naszych centrach znajdą Państwo odmiany takie jak antonówka, kosztela, koksa pomarańczowa czy marlinowa oberlandzka. Natomiast z odmian zimowych na szczególną uwagę zasługuje ryneta złota. Wśród grusz, jeżeli chodzi o stare odmiany, na szczególną uwagę zasługują faworytka, potocznie nazwana klapsą, konferencja, generał Leclerc oraz bardzo stara i ceniona odmiana bojniczanka. Jeżeli chodzi o wiśnie, w naszych centrach znajdą Państwo bardzo popularną odmianę szklankę wczesną. Natomiast jeżeli chodzi o czereśnie, na szczególną uwagę zasługuje butnera czerwona. Ciekawostką w naszych centrach w tym sezonie jest brzoskwinia płaskoowocowa w odmianie Saturn. Jeżeli chodzi o nowe odmiany jabłoni, na szczególną uwagę zasługuje odmiana Novomak. Ze względu na walory smakowe przypomina odmianę McIntosh, natomiast jest odmianą bezparchową, czyli potocznie nazwanym jest odmianą McIntoshem bez parcha. Kolejną bardzo ciekawą odmianą jest odmiana Rubin, charakteryzująca się owocami o bardzo dużej wielkości. Na kilogram owoców przypada 2-3 sztuki tego jabłka. Zbliża się listopad, a wraz z nim okres Wszystkich Świętych. Przed odwiedzinami grobów naszych bliskich Zielona Oaza oferuje szeroki wybór zniczy i sztucznych kwiatów. Centra ogrodnicze Zielona Oaza to największy w regionie wybór zniczy oraz kwiatów sztucznych. Jesteśmy producentem tych zniczy, stąd mogą Państwo liczyć w naszych centrach na bardzo atrakcyjne ceny. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy sporo hitów cenowych, jeżeli chodzi o znicze. Najtańszy z nich zaczyna się od 99 groszy za sztukę. Nasze centra to również bardzo szeroki wybór kwiatów sztucznych do różnego rodzaju kompozycji. Florystki naszych centrów komponują na życzenie naszych klientów kompozycje kwiatowe wybrane właśnie przez klientów. Stąd każdy klient może stworzyć niepowtarzalną kompozycję kwiatową.